co robi klasa polityczna oprócz tego, że smuci się w mediach, że obraduje w czarnych koszulach i t-shirtach po prostu pod mapami na Dolnym Śląsku, co jest oczywiście potrzebne. No tak, w tym momencie minister Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemioniak powinni siedzieć rzeczywiście tam na Dolnym Śląsku. Dobrze, że oni tam siedzą i dobrze, że premier tam siedzi, absolutnie. Tylko, że no to jest... Po prostu siedzi w tym momencie, mam wrażenie, że PiS i PO i siedzą i jedni mówią, że tamci nie robili, tamci wałów nie budowali, tamci zbiorników nie stawiali, a drudzy mówią, że nie, to wy. Jest wielka inba po prostu teraz o zbiorniki retencyjne w Kłodzku, bo wybudowano 4, można było wybudować więcej, ale były protesty mieszkańców. I w tym momencie Roman Giertych forsuje hashtag Potop Zalewskiej i pisze, wszyscy już wiedzą, że za powódź odpowiada PiS, a przede wszystkim Anna Zalewska, która zablokowała budowę zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej. Z kolei Anna Zalewska mówi, że Monika Wielichowska z PO, ona tam podburzała protesty mieszkańców, żeby nie budować tych zbiorników retencyjnych. Ludzie, to nikogo nie obchodzi. Znaczy, może kogoś obchodzi, nie, mnie to nie obchodzi, przepraszam. Tak, w naturalny sposób w momencie tak ogromnej tragedii, katastrofy, złość na polityków i szukanie tego, kto jest winny, jest naturalne. Ja wcześniej mówiłem, że pewnie zwykłych Polek nie obchodzi, czy to jest kwestia katastrofy klimatycznej, czy nie, bo obchodzi dużo mniej, dużo bardziej bezpośrednio obchodzi, czy to, że moje miasto jest zalane, czy to, że mój cały dobytek życia poszedł, jakby został zniszczony, czy to jest wina tego rządu, czy poprzedniego. I to jest no, zrozumiałe w takich sytuacjach. Czy myślisz, że to ludzie tak się zastanawiają, siedzą i myślą, czy to przez PiS, czy PO mnie zalało? Znaczy myślę, że zastanawiałem się, kto do tego dopuścił i jak to się stało, że przecież po powodzi w 1997 roku już miało być inaczej. No wiesz, jak jesteś mieszkanką Nysy, czy Głuchołaz, czy Kłodzka i pomyślisz sobie, nie wiem, czy miesiąc temu myślałaś, że całe twoje życie, cały twój dobytek trafi pod wodę, czy dwa tygodnie temu, tak? To jest tak... My też sobie nie zdajemy z tego sprawy, myślę, że no, trudno się komukolwiek postawić tej sytuacji, że no, osoby żyjące na tych terytoriach nawet przy pamięci 97 roku, no to jest powieść tysiąclecia, tak to ma się już nigdy więcej nie wydarzyć. W momencie, w którym się wydarza, chociaż mieliśmy być przygotowani, no to pytanie o to, kto zawiódł, czy właśnie można było tego uniknąć teraz, to znaczy zawiodło jakby zarządzanie kryzysowe w tych po prostu ostatnich 2 tygodniach.